Siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, jest to Wiedźmin i mamy tutaj zainstalowany właśnie dodatek Powrót Białego Wilka. Modyfikacja, która odświeża, nadaje właśnie nowe piękno dla tego tytułu, dla pierwszej części, a ja postanowiłem nagram sobie trylogię Wiedźmina z racji tego, że Wiedźmin jest takim polskim gotikiem właśnie. Jest on naprawdę światowej klasy gierka, więc po prostu trzeba sobie ograć. Ja dawno w ten tytuł nie grałem, już nawet całkiem zapomniałem o nim, a więc na pewno będzie się grało dość ciekawie. Tak, ja tutaj sobie ustawiłem oczywiście wszystkie opcje na maksa, żeby gierka wyglądała jeszcze jak najwięcej. Zainstalowałem sobie też dodatek VCR, czy jakoś tak. Modyfikacja, która podnosi znacznie podobną stopień trudności rozgrywki. No i też sobie ustawiłem właśnie... tam, żeby było bardzo trudno. I tak, wysoki hardcore Wiedźmin. Przeznaczony dla doświadczonych graczy. Ja oczywiście wymaga kreatywności i bardzo dobrej znajomości zasad gry z modem. Gra na poziomie Wiedźmin nie wybacza błędów. Tylko dla graczy, którzy tęsknią za czasami, kiedy to walki z bossami powtarzało się co najmniej 10 razy. A, tam powinno być. Powtarzało się co najmniej 10 razy. Z 40 punktami życia zaczynamy. Dobra, ja sobie łupnę na tym poziomie. Nie uważam się za jakiegoś speca ogólnie od Wiedźmina. Ponieważ, tak jak wspomniałem, no jest to dla mnie tytuł znajomy, jak najbardziej znajomy tytuł, ale nie jestem jakimś tam mistrzem właśnie, nie jestem taki doświadczony jak w Gotika na przykład. W Gotiku nic mnie nie zaskoczy, tutaj w Wiedźminie jest to całkiem prawdopodobne, więc właśnie może być ciekawie, może być ciekawie. A myślę, że taka właśnie seria będzie całkiem spoko. Mechanika i... Pięć długich tak. lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Dobra, jestem Wiedźminem, mam 3 miecze. I teraz myślę, że właśnie przejdziemy do rozgrywki. Chociaż nie, jeszcze gdzieś będziemy mieli stękę na wózku. Tak jak sobie przypominam dobrze. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen.
Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Jest i ona. Dwa dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orynów za każdego odmieńca. Jest mój. Semirze, mamy gości! Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Miecz! To będzie mój drugi miecz, który będę dzierżył właśnie. Jeden jest na dziewczyny, na dziewicę, drugi jest właśnie na doświadczone. A trzeci będzie właśnie na potwory, tak jest. Bestie też się zdarzają. Dobra, wskaż miecz i go zbierz. No oczywiście bierzemy mieczyk. Strasznie mnie tutaj zagłusza ta gierka. Sobie ją ściszę troszkę na słuchawkach. Jest krwawienie, ale... Co, tak szybko poszło? Naprawdę? Nieźle. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Tak, historia właśnie Białego Wilka zapada na długo w pamięć. Tak samo jak i... Chwila, bo tutaj się Ctrl albo Alt, nie wiem, nie pamiętam. Spacją się zatrzymuje gierkę właśnie. Idziemy na górę. No i tutaj Aeda użył właśnie znaku. Tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Soundtrack w tej grze jest naprawdę świetny. Ultra mi się podoba, chyba nawet mi się bardziej podoba niż... Albo nie, no. Jest porównywalny nawet dlatego z Gothica właśnie. Ponieważ do Gothica też mam ogromny szacunek. A nawet momentami jest zdecydowanie lepszy ten soundtrack, jak bardziej profesjonalny. No i tutaj mam przerazę. Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Idzie na kozaka. W sumie z przejazdem. Chodzą, przygotujcie się.
No wiem. Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Będzie tam głos bezimiennego. Ten chyba będzie miał właśnie głos bezimiennego. Magister, znasz drogę do roboty. Mhm. Znajomy głos, oczywiście. Pociągnął z Lacia i tyle. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Rozumiem. Sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Z fartem, wilku, i tyle. Podążaj za znacznikiem minimapy. Okej. Dobra, wyciągamy mieczyk i no chodź. No kurde, ja wiem tutaj, że łączymy atak, ale przerywa nam. A, łączymy atak. Na tych właśnie potworkach nie możemy łączyć ataku. Było ciężej. Pamiętam, że było ciężej. Na moment, bo tu muszę uważać, że jest poziom jednak dość trudny, sobie wybrałem, więc niemożliwy, więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się tutaj zlikwidować wszystkich tutaj właśnie wszystkich tych bandytów. Tam oczywiście mamy pasek doświadczenia, tutaj za niedługo będziemy mieli właśnie typ szybki do wyboru, typ właśnie grupowy. W ten sposób, o właśnie, X. Szybkie ciachnięcie, a więc okej. Okay. No i dziabnięte oczywiście. Teraz przełączam z powrotem nam styl szybki. I wykańczamy bandytę, lecimy dalej. Mam nadzieję, że te walki będą dość cięższe. Miałem, kurde, chwila. Aktywnej pauzy, no tak. Styl grupowy dopiero pojawi się, jak będę właśnie w środku. Muszę wejść do środka, to jest. No i tutaj oczywiście zaraz się... Będzie właśnie filmik przerywnikowy. I schody padną. Jakoś się udało. No, nieciekawie byłoby tak spaść. Tędy nie przejdziemy. A ma pałę. Do Savolli. Dobra. A więc lecimy dalej. Chwila, moment. Gdzie ja się tutaj znajduję? Co tutaj się odwala? Dobra, mamy. A, to jest styl silny. Coś mówiłeś? Mamy beciułkę. Ja lecę do beciułki. Z beciułki możemy coś zebrać. A, jak ja chcę zbierać, jak tutaj mamy... Zła masa do pokonania. Kurde, nawet nam nie dadzą. Coś mówiłeś? Dobra. O ty geju, chodź tutaj.
Dobra, a te to są właśnie słabi, strasznie słabi do rozwalenia. Kurde, otoczyli mnie! Aaaa, pół życia! Pół życia, kurde! To jest... No tak mi się też wydaje właśnie. Te walki są szybkie. Ja wiedziałem, że one będzie, że będzie ciężko. Ale nie wiedziałem, że będą mieli na... Dwa hity. Jeszcze krok i jesteś. Myślałem, że będę silny dość. Jest, udało się jakoś. Koło wyrodku musimy użyć. Dobra, ja nie wiem, czy ja sobie z bossem pojadę w ogóle. To jest... Ha. Jest ciężej niż myślałem, tak. Dobra. Oczywiście przejaza wleciała. Zrobi tutaj porządek. I teraz będziemy mieli opcję wyboru. Oczywiście tutaj mamy kwestię wyboru. Właśnie, możemy zatrzymać przejazę, albo możemy pójść sobie gdzieś dalej właśnie. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Nieźle nas wystraszyłeś, okej. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donżonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triz, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triz może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triz, dziecinko. Zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Dobra, jak ją wypij teraz. Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś? Dopytamy właśnie. Grom to eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina... Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. No i kac. Jaskółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. Dobra, w ten sposób. Dobrze wiedzieć w sumie, z tych szczątków mogę sobie pozbierać? Mogę sobie pozbierać, mają piwko właśnie. Ja sobie tutaj wgrałem też dodatkowe ikonki właśnie. A więc, żeby było po prostu ciekawiej. Tak, no i w sumie niebawem będę kończył odcinek, pierwszy odcinek. Nie będzie TV nie wiadomo ile. Jeszcze tutaj szczątki sobie pozbieram właśnie. Różne łódko kłyczaka na przykład. Mamy łódko kłyczaka, jest nieźle. Z beciułki mamy piweko, krzęsiwo, no to kurde. Elegancko. Goją muszę wypić. Nie, escape. I dajemy. I gdzie tutaj mam jakieś przedmioty, coś? Mam goją. Okej. Okej, dobra. Wypiłem goją, teraz muszę się udać do wnętrza twierdzy. Jesteś gotów? Jestem gotów! Jestem gotów! Prawdziwa walka? Nie,
ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Geralt, pośpiesz się. Musimy sprawdzić, kiedyś co się musi być w ten pierwszy raz. Chociaż nie, no. Dobra. Czy wbijamy do środka? Ja tutaj bym sobie zapisał po prostu i zakończył pierwszy odcinek właśnie. No to będzie długa seria, zwłaszcza na takim poziomie, no to... To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnych moich odcinkach. Na razie.